Prokuratura rejonowa w Bartoszycach prowadziła i w dalszym ciągu prowadzi szereg postępowań w sprawach, jakie wydarzyły się w kole łowieckim Daniel. Do szczególnie interesujących, a zarazem najbardziej bulwersujących, należy m.in. sprawa znikających na polowaniu zbiorowym dzików, czy znikających, a zebranych od myśliwych pieniędzy. Dla wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości poprosiliśmy pisemnie prokuraturę rejonową, wypowiedzi do kamery. Proszę pana, były przez prokuraturę rejonową w Bartoszycach prowadzone postępowania m.in. w sprawie poświadczenia nieprawdy z polowania zbiorowego poprzez podanie zamierzonej ilości fizycznie odstrzelonych dzików, w sprawie nieposiadania zaświadczeń na badania zwierzyny kierowanej do obrotu przez koło łowieckie Daniel w Bartoszycach. Jak zakończyły się te postępowania? Ona, wszystkie postępowania, które dotyczyły koła łowieckiego Daniel, prowadzone w tutejszej prokuraturze, zakończyły się lub odmową wszczęcia dochodzenia, lub też postanowieniem o umorzeniu dochodzenia. Czy umorzeniem zakończyło się także postępowanie w sprawie postrzelenia naganiacza? Nie, to postępowanie dotyczące tego wypadku w trakcie polowania zakończyło się aktem oskarżenia. Sprawa w tej chwili jest zawisła przed sądem rejonowym w Bartoszycach. Z tego co kojarzę, termin pierwszej rozprawy wyznaczony jest na styczeń 2015 roku. Czy możemy się zwrócić z pytaniami odnośnie tych postępowań, licząc na wyjaśnienie nurtujących, na wyjaśnienie spraw nurtujących myśliwych, ponieważ tworzy się taki pogląd, jakby właśnie to umarzanie wszystkich spraw mających miejsce w kole Daniel miało miejsce ze względu na powiązania, powiedzmy, prokuratury z ludźmi z koła. Chcielibyśmy te wątpliwości wyjaśnić. Oczywiście nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby takie szczegółowe pytania trafiły do tutejszej prokuratury, aby prokurator nadzorujący czy prokuratorzy nadzorujący te postępowania do tychże pytań się odnieśli. Chcę jednocześnie wskazać, że żaden myśliwy koła łowieckiego Daniel nie jest w żaden sposób koleżeńsko, rodzinnie związany z tutejszymi prokuratorami. Jeżeli chodzi o prezesa tego koła, pana Marka Hausa, chcę wskazać, że usłyszałem wcześniej taki zarzut dotyczący tego, że jest on związany z tutejszym prokuratorem poprzez bycie biegłym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chcę zaznaczyć, że sam osobiście zweryfikowałem w ostatnim czasie, ile razy w ostatnich latach tenże biegły występował na rzecz prokuratury, więc były maksymalnie dwa takie przypadki w ostatnich 2-3 latach i był to biegły powoływany przez policję do sprawy nadzorowanej przez prokuraturę. Osobiście w tych sprawach tenże biegły nie występował, nie był przesłuchiwany przez pracowników prokuratury. Nie, proszę pana, a czy moglibyśmy w jakiś sposób uzyskać informacje o motywach tej decyzji? No, motywy są zawarte w każdym postanowieniu o odmowie wszczęcia lub każdym postanowieniu o umorzeniu. Z tego co jest mi wiadomo, pan jako dziennikarz zajmujący się tym tematem zapoznał się w sposób szczegółowy z częścią tych akt, które zostały panu udostępnione. Nie jest rolą prokuratora wyjaśnianie szczegółowych motywów poszczególnych decyzji w tych sprawach. Interpretacja dowodów dokonanych przez prokuratorów nadzorujących te postępowania była taka, a nie inna i zakończyło się ono właśnie w taki, a nie inny sposób. Zbywca tusz zwierzyny, w tym także zwierzyny dzikiej, winien posiadać i przechowywać świadectwa badań tusz wprowadzanych do obrotu, czyli także przekazywanych myśliwym na użytek własny. Jakie zagrożenie niesie za sobą brak badań na obecność włośni, przekonaliśmy się latem tego roku na przykładzie łowczego koła łowieckiego Knieja w Mogilnie, gdzie za sprawą jego poczęstunku dziczyzną do szpitala trafiło około 40 osób zarażonych włośnicą. Koło łowieckie Daniel zamiast urzędowych zaświadczeń o wykonanych badaniach
przechowuje w swojej dokumentacji odręcznie napisane i wystawione przez granicznego lekarza weterynarii Lecha Blima oświadczenia o dokonanych oględzinach tuszy. Prokurator prokuratury rejonowej, Krystyna Kozdrój, także i w tym fakcie nie zauważyła niczego nagannego i stwierdziła, że przestępstwa nie popełniono. Jedynym sukcesem pani prokurator w kilku prowadzonych postępowaniach, jakie dla nawet zwykłego zjadacza chleba wydają się być oczywiste, było wydanie postanowienia kończącego postępowanie w sprawie dzików, których na polowaniu zbiorowym odstrzelono o 3 sztuki więcej niż wykazano w protokole z tego polowania. Po ustaleniu oczywistych faktów prokurator Krystyna Kozdrój stwierdziła, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Najwyraźniej potwierdzone zeznaniami naocznych świadków wykonanych na polowaniu fotografii, w tym fotografii pokotu, protokołu z odbytego polowania oraz okoliczności wskazujących, że nie wykazano właściwej ilości odstrzelonej zwierzyny, nie przekonały Krystyny Kozdrój, bowiem stwierdziła ona, że te dane nie stanowią wystarczającego potwierdzenia, że protokół jest niezgodny z wymogami, jakie stawia ustawa prawo łowieckie. Nie zastanowiły ją także dostarczone dokumenty, w mojej ocenie wytworzone na potrzeby śledztwa, jak choćby odmienna w stosowanej dotychczas formie uchwała przyznająca w nagrodę jednego z tych dzików rzekomo zasłużonemu członkowi koła, generałowi Wojska Polskiego, Wiesławowi Orkiszowi, którego jedyną zauważaną przez członków koła zasługą jest prowadzenie walnych zgromadzeń w sposób oczekiwany przez prezesa Marka Hausa i korzystanych noclegów w domku myśliwskim, z którego korzysta także w asyście przywożonego z Warszawy towarzystwa. Smaczku sprawie dodaje fakt, że wszystkie czynności śledcze wykonywała policja w Bartoszycach, gdzie szereg funkcjonariuszy związana jest bardzo z zarządem koła Daniel. W Komendzie Powiatowej Policji pracuje jako kadrowy funkcjonariusz aspirant Rafał Słupianek, który w kole łowieckim Daniel w okresie obejmującym postępowania prokuratorskie pełnił funkcję skarbnika. Pracownikami tej instytucji jest także bardzo ceniona, zwłaszcza przez prezesa Marka Hausa, obdarowana przez jego zarząd koła Daniel srebrną biżuterią, aspirant sztabowy Dorota Michalak czy aspirant Paweł Mazuro, także uczestnik licznych polowań i biesiad alkoholowych, których to Marek Haus wydaje się bardzo cenić. Aspirant Rafał Słupianek osobiście dokonywał zbiórki pieniędzy na opłacenie rzekomych należności za biesiadę, z których to pieniędzy nigdy się nie rozliczył. Po polowaniu zbiorowym obliczono koszty naganki i zebrano od myśliwych obliczoną kwotę i opłacono nagankę. Myśliwi już po odprawieniu naganki, która opuściła miejsce polowania, udali się na biesiadę, którą w całości zasponsorował Zdzisław Abucewicz, a dostarczeniem prowiantu i alkoholu oraz obsługą kolegów zajął się jego syn Waldemar. Ojciec z racji obowiązków służbowych nie mógł w tym polowaniu uczestniczyć. Pod koniec biesiady, gdy goście mieli już dobre humory, prezes Marek Haus zarządził zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezie. Składki tej zażądał także od syna sponsora, Waldemara Abucewicza, który nie wprowadzany w szczegóły rozliczeń dołożył żądaną kwotę. Myśliwi, nie wiedząc o tym, że impreza została całkowicie opłacona przez Zdzisława Abucewicza, wyłożyli żądane pieniądze. Nieobecny na tym polowaniu Zdzisław Abucewicz dowiedział się o tej zbiórce pieniędzy dopiero w jakiś czas po imprezie. I to zupełnie przypadkiem. Do chwili obecnej zebranej kwoty nie otrzymał i nikt z członków zarządu, w tym aspirant Rafał Słupianek, nagabywani na walnych zgromadzeniach, nie wyjaśnili, co stało się z zebraną kwotą.